Cześć, nazywam się Piotr Karwatka i opowiem trochę o tej drugiej stronie wdrożenia, czyli o technologii. Tutaj pominę te slajdy o Divante, bo to można później doczytać w internecie, a nie mamy czasu, a ta prezentacja może być czasami dłuższa niż Darek i Michał. Z CDP spotkaliśmy się w styczniu 2014 roku, czyli no ponad rok temu. Pamiętam jak dziś to pierwsze spotkanie, bo Darek je zakończył takim śmiesznym tekstem, z którego nikt się nie śmiał, że chłopaki co prawda chodzą w t-shirtach, ale jak przyjdzie do kar umownych, to ubiorą koszulę. No i w sumie no, nikt się z tego tekstu nie śmiał, ale później współpraca układała nam się bardzo fajnie. Kontekst kar umownych był bardzo ważny, bo tu był bardzo krótki czas dostarczenia produktu do użytkowników. Zaczęliśmy pracę tak naprawdę na początku lutego, a trzeba było je zakończyć no, tak na początku września, żeby mieć jeszcze czas przetestować ten serwis i go uruchomić. W związku z tym nie mogliśmy sobie pozwolić na takie typowe podejście do wdrożenia, gdzie robimy na początku analizę przedwdrożeniową, która trwa tam 2-3 miesiące, potem projektujemy, wdrażamy i tak dalej, tylko postanowiliśmy, że od razu wystartujemy tak naprawdę z pracami wdrożeniowymi stosując Scruma, czyli będziemy pracowali w krótkich iteracjach, mieliśmy takie dwutygodniowe sprinty, za chwilę jeszcze o tym powiem więcej, ale cała idea była taka, że będziemy tak elastycznie podchodzić do tego tematu, czyli razem z chłopakami z CDP będziemy na bieżąco sobie doprecyzowywać, co jest do zrobienia na bazie takiej specyfikacji, o której Michał mówił. Ona była całkiem fajna, miała z 20 stron, a na końcu okazało się, że jest zupełnie już nieaktualna, jak przyszło do jej wdrażania. No ale tak to jest właśnie w projektach, że to się wszystko zmienia. Kolejne wyzwanie, jakie tutaj było postawione przed sklepem, no to obsługa tych produktów offline'owych. Obsługa produktów cyfrowych, no tam mówi się teraz, że to rewolucja, wszyscy muszą iść w tą stronę, ale tego technologicznego punktu widzenia i logistycznego jest generalnie prostsza niż sprzedaż produktów offline'owych, gdzie wchodzą różne procesy biznesowe, które trzeba zautomatyzować, zwroty, fakturowanie, wystawianie paragonów, obsługa magazynów, aktualizowanie stoków, to wszystko trzeba było też zaimplementować w tym sklepie. A nie było to proste o tyle, że nie mieliśmy tu do czynienia z jakimś jednym centralnym magazynem, który wysyła te produkty, tylko tych dostawców było kilku, form dostawy też było dużo, a generalnie skala, która była założona, czyli kilka tysięcy zamówień dziennie, no to nie umożliwiała nam jakiegoś pójścia na skróty, tak? Trzeba było to wszystko zautomatyzować, żeby działało jak maszynka. Kolejne wyzwanie, no to wysoka oglądalność, która była przewidywana na premiery takich gier jak Wiedźmin. Było przewidywane, że w tym sklepie będzie naraz nawet 6 tysięcy jednoczesnych użytkowników w jednej chwili, to jest dosyć dużo, jak na serwis e-commerce. Tak samo baza produktów, ponad 100 tysięcy, wymagała też odpowiedniego podejścia. Ostatni taki, właściwie jeszcze dwa takie były punkty, które były tutaj trudne. Ilość integracji, trzeba było zintegrować się, tak jak Darek wspominał, ze wszystkimi tymi dostawcami kontentu cyfrowego, czyli z audioteką, z filmami wideo, z CDN-em Attendee do downloadu, do downloadu gier. I trzeba było też się zintegrować z tymi dostawcami. Integracje są zawsze trudne we wdrożeniach, bo trzeba połączyć nieznane z nieznanym, to znaczy system, z którym się integrujemy, jest nieznany, a ten, który z nim integrujemy, jeszcze go nie ma, więc jest tym bardziej nieznany. I zawsze na tym się dużo czasu traci i dużo trzeba poświęcić też na testy. No i ostatni taki punkt, który z jednej strony nas cieszył, a z drugiej strony nas martwił, to było przedostatnie zdanie na tym pierwszym spotkaniu przed żartem o karach umownych. To było wymaganie, że ten serwis będzie musiał wyglądać super fajnie i tu nie ma żadnych dróg na skróty. Znaliśmy już Arstanet też wcześniej, bo współpracowaliśmy z nimi, bardzo fajnie nam się z nimi współpracuje, ale zaimplementowanie tego layoutu również tak, żeby działał na urządzeniach mobilnych, no zajęło trochę czasu. Więc też było to takim kolejnym wyzwaniem. Czy ten projekt był duży czy mały?
Ten projekt był dosyć duży, żeby go wdrożyć poświęciliśmy 10 564 godziny pracy zespołu. No dokładnie tyle, mamy taki system do pomiaru czasu pracy i tam dosyć dokładnie widać ile na co schodzi. No i zajęło to 12 miesięcy i 21 dni. Zespół się składał z 12 osób, które cały czas na pełen etat pracowały przy tym projekcie. Co tu jeszcze z takich ciekawostek? Ten właśnie zespół wykonał 7 tysięcy commitów do Gita. Jak ktoś wie, co to jest Git, to taki system kontroli wersji, w którym się umieszcza kod źródłowy w czasie pracy nad projektem. No to chyba dosyć dużo tego wyszło. Teraz serwis jest już uruchomiony, obsługuje go 15 serwerów. Tam są szczegóły, jeszcze o tym powiem. Jest tam spory zapas jeszcze mocy na obsługę ewentualnych pików. I tutaj na dole jest taki wykres właśnie z togla czasu pracy poświęconej nad projektem. Nie wiem, czy widać, ale tam jak się zbliża wrzesień i październik, czyli pierwsza data uruchomienia, to te słupki bardzo mocno rosną. Bardzo mocno się staraliśmy zdążyć na ten termin. No koniec końców mieliśmy to szczęście, że Wiedźmin został przesunięty, a my mogliśmy ten serwis dopracować. Jeśli chodzi o coś więcej, o procesie, w którym pracowaliśmy, no to właśnie pracowaliśmy w czymś takim podobnym do Scruma. Chyba żadna firma nie pracuje w takim czystym Scrumie, każdy to trochę dopasowuje i zmienia. Tak samo było u nas. Cały etap wdrożenia był podzielony na takie dwa główne etapy, które się ze sobą trochę przeplatały, czyli pierwszy etap to było zaprojektowanie UI, czyli makiet interaktywnych i grafiki przez Arstanea razem z CD Projekt, no i później nasze wdrożenie. Pracowaliśmy tak naprawdę równolegle, to nie był taki liniowy proces. Na czym polega Scrum w trzech słowach, może w pięciu, do dziesięciu. U nas Scrum wygląda w ten sposób, że pracujemy sobie w iteracjach, one są zazwyczaj 2-3 tygodniowe, nie dłuższe, w tym przypadku były 2-tygodniowe. Na początku każdej takiej iteracji spotykaliśmy się przez Google Hangouts i razem z CDP ustalaliśmy, co w ramach tej iteracji ma zostać wykonane, czyli jakie zadania będą zaimplementowane. Potem pracowaliśmy przez te 2 tygodnie nad zadaniami, codziennie się zdzwanialiśmy na 15-minutowe meetingi i omawialiśmy rzeczy, z którymi były problemy albo coś, co trzeba było wyjaśnić. Równolegle do prac programistycznych testowaliśmy ten serwis, mieliśmy taki dosyć sprawny workflow, że każde zadanie programistyczne było najpierw analizowane przez analityka, potem było programowane przez programistę, na końcu testowane przez testera i dopiero wtedy oznaczane jako zamknięte. No i na końcu każdego takiego sprintu robiliśmy sobie podsumowanie powiązane z demem, gdzie razem z chłopakami z CDP najpierw z chłopakami, którzy tam byli odpowiedzialni za zarządzanie projektem, czyli z Darkiem i wtedy jeszcze Markiem, a potem już z całym zespołem, tak, czyli też z kategorii menadżerami, którzy używają tego sklepu, staraliśmy się przetestować te funkcje, które były zrobione, no i dopasować. No oczywiście tych dopasowań zawsze było dużo, bo w każdym demie był dosyć duży szok, że czemu to tak działa, no ale właśnie urok Scruma jest taki, że mogliśmy się do tych wymagań dopasowywać. No i koniec końców uruchomić coś, co spełnia wymagania. Jeśli chodzi o narzędzia, jakich używaliśmy, nie wiem, czy to jest interesujący slajd, ale myślę, że może być, bo często wydaje się, że takie duże projekty to w jakiś magiczny sposób powstają, tam się rysuje różne takie dziwne diagramy w UML-u i są jakieś narzędzia, MS Project, jakieś Enterprise Architect, takie dziwne używane. No są i one są fajne, też używamy UML-a w analizach i innych rzeczy, natomiast bardzo mocno wierzymy w prostotę i cały nasz zespół pracował na mega prostych narzędziach i to właściwie ta lista je w 100% wyczerpuje. Mieliśmy system ticketowy Redmine, w którym były zgłoszone wszystkie zadania, które trzeba zrobić. Na początku musieliśmy trochę popracować, żeby CDP namówić do korzystania z tego systemu, ale koniec końców namówiliśmy z dobrym skutkiem, mieliśmy taką zasadę, że czego w Redmine nie ma, tego nikt nigdy nie zrobi, tego nie ma. Nie były tam tylko zadania programistyczne, ale też takie związane na przykład z przygotowaniem jakichś opisów, zrobieniem jakichś biznesowych rzeczy i tak dalej.
Do tego mamy tograf, w którym sobie mierzymy czas. Dzięki temu, że sobie mierzymy dosyć dokładnie czas, ile zajmuje każde zadanie, no to można ze sprintu na sprint lepiej sobie szacować, kiedy skończymy, bo wiemy, jaka jest realna szybkość, tak? Czyli że, nie wiem, zadania wyszacowane na 10 godzin są realizowane w 16, co jest dobrym wynikiem i tak dalej. Do tego korzystamy z GitLab'a, takiej nakładki na Gita, to programiści pewnie znają, narzędzie, które przypomina GitHub'a i można w nim sobie pracować na kodzie źródłowym. I co jeszcze? Chłopaki programiści używają PHP Storma, takiego IDE do programowania. Oprócz tego korzystaliśmy z Google Hangouts do robienia tych wszystkich meetingów między zespołami. Dużo się też spotykaliśmy w offline, tak? To jednak takich spotkań nic nie zastąpi. My przyjeżdżaliśmy tutaj do Warszawy, a chłopaki też przyjeżdżali do nas i to było całkiem fajne. Oprócz tego korzystamy z HipChata. Wiem, że CDP korzysta ze Slacka i teraz próbują nas na niego nawrócić. Bardzo, bardzo fajne też narzędzie. To taki wewnętrzny czat, na którym zespół sobie może cały dzień tak naprawdę siedzieć w pokoju projektowym, tak, i wymieniać wszystkie informacje. Bardzo to usprawnia komunikację. No i dwa ostatnie narzędzia, których akurat nie lubimy, ale też używaliśmy, Excel i MS Project. Excel to wszystkie, wiadomo, wyceny, jakieś tam szacowania, a MS Project harmonogram. Harmonogram ten projekt miał zrobiony dwa razy. Pierwszy był na początku, żeby uwierzyć, że to się uda. I potem był drugi, już na samym końcu, 3 miesiące przed oddaniem serwisu, żeby sprawdzić, kiedy to się skończy. I zarówno jeden, jak drugi harmonogram było bardzo trudno przygotować. Pierwszy nam zajął 8 godzin, a ten drugi 80. Naprawdę tak długo, bo musieliśmy wyszacować każdy zgłoszony błąd, każde zadanie, no ale ten termin faktycznie udało się potem, ten już wyznaczony któryś tam raz termin udało się dowieść. Jeśli chodzi o zespół, te 12 osób miało u nas bardzo mocno wyklaryfikowane role. Przy takiej ilości osób w projekcie zaczyna się problem z komunikacją, zaczyna się problem tego, że ktoś komuś wchodzi w jego buty, albo na przykład są jakieś konflikty ambicjonalne, że ktoś myśli, że coś, za coś jest odpowiedzialny, a ktoś inny też myśli, że jest za to odpowiedzialny i w końcu nikt nie jest za to odpowiedzialny. Więc żeby tego uniknąć, mamy w Divante taki podział na rolę w zespole, który zazwyczaj staramy się zaaplikować. Oczywiście między projektami to się czasami trochę zmienia. Więc tak, w każdym projekcie mamy project managera. W tym projekcie project managerem był Tomek Widliński i on jest odpowiedzialny, project manager jest odpowiedzialny za to tak naprawdę, co otrzymamy na koniec projektu, czyli ma mega odpowiedzialność. Jest odpowiedzialny za jakość, za to, czy to będzie na czas, żeby były wszystkie materiały, żeby programiści się nie nudzili, żeby było wiadomo, co trzeba zrobić. Generalnie bardzo ciężka rola, no ale wierzymy w to, że jak jedna osoba jest za to odpowiedzialna, to bardzo sprawnie to idzie i jest łatwo o uzyskanie dobrych efektów. Oprócz project managera jest też lider technologiczny, nazywany czasami architektem. To jest osoba, która zazwyczaj wcześniej była programistą, a teraz zajmuje się takimi bardziej organizacyjnymi zadaniami w zespole, czyli dba o to, żeby wszystkie moduły, które powstaną, do siebie pasowały, tak jak klocki Lego, tak, żeby to ze sobą wszystko działało, żeby kod, który powstaje, był ok, tak, czyli na przykład ta osoba wykonuje albo zleca wykonywanie code review, ale też pomaga project managerowi w komunikacji z programistami, bo tak jakby tłumaczy, tak, te techniczne rzeczy na bardziej ludzki język. No i oprócz tych dwóch bardzo ważnych osób, równie ważna jest pozostała część zespołu. Dział Quality Assurance, czyli testerzy. W tym projekcie mieliśmy dwóch testerów full-time, którzy pracowali razem z programistami. No i Core Dev Team, czyli deweloperzy. Było 6 deweloperów przez cały czas trwania projektu. Również pracowali z nimi front-end deweloperzy, którzy współpracowali w tym przypadku bardzo ściśle z Arstanea. W ogóle ta współpraca się świetnie ułożyła, bo
pracowaliśmy praktycznie tak, jakbyśmy byli w jednym zespole. Tak codziennie sobie rozmawialiśmy o różnych zadaniach, oni nam tam tłumaczyli różne rzeczy albo krytykowali, że coś źle wdrożyliśmy, my to poprawiliśmy i koniec końców udało się no, uzyskać, myślę, że całkiem fajny efekt. Dwie ostatnie role to są administratorzy, tutaj administratorzy tacy systemowi, tak, czy serwerowi. W tym przypadku ich rola była bardzo ważna, bo wymagana była wysoka wydajność i od samego początku mieli tutaj dużo do powiedzenia co do wytycznych, jak ten kod powinien być napisany i jak to powinno być zaprojektowane. No i analitycy biznesowi, czyli osoby, które zbierają wymagania, tak doprecyzowują je na bieżąco, to też jest bardzo ważne. Pracujemy zazwyczaj tak, że analitycy biznesowi pracują jakby jeden sprint do przodu, tak, analizują zadania, które mają być zrobione za chwilę, żeby później programiści nie musieli się nudzić. Tu mam dwa slajdy z takimi fajnymi fotkami. To jest programista przy pracy, tak wygląda. Nie jest smutny, jest skupiony. Tutaj natomiast taki kobiecy akcent. U nas 30% w firmie to kobiety i tutaj faktycznie też się pojawiają. Kolejny slajd to taki na wyobraźnię działający, bo czasami ludzie się pytają, ile to tam będzie trwało stworzenie takiego sklepu. No i to, kurczę, nigdy nie ma jednej odpowiedzi, bo to bardzo zależy od zakresu pracy, ten zakres jest zazwyczaj nieznany, więc tak sobie pomyślałem, że na koniec tego projektu podsumuję to, ile zajmuje stworzenie takiego sklepu. I to, co mi wyszło, jak sobie patrzyłem w raporty z tego naszego Togla, to wyszło, że tak, 16 tygodni, czyli 4 miesiące poświęciliśmy na analizowanie zadań, które są do zrobienia, czyli żeby sprawdzić, co tam jest do zrobienia, zbieranie wymagań, opisywanie jakichś algorytmów i tak dalej. To nie było tak, że to były 4 miesiące, przez które nic innego nie robiliśmy, tylko łącznie to zajęło 4 miesiące. 48 tygodni zajęło programowanie. To jest ponad 7 tysięcy godzin pracy i 10 miesięcy pracy 6-osobowego zespołu. No to jest całkiem sporo. Można by przez ten czas zrobić 4 inne mniejsze sklepy, ale nie tak ciekawe. W każdym razie no, jest to bardzo duży wysiłek pracy i w momencie, jak się zastanawiamy nad, nie wiem, nad tym, czy się rzucać na jakieś nowe przedsięwzięcie związane z IT, to naprawdę trzeba sobie bardzo dobrze uzmysłowić, że to nigdy nie jest takie proste, jak się wydaje na początku, bo nie zakładaliśmy oczywiście takich estymacji na początku, ale nie dało się tego zrobić też szybciej. I co mnie tutaj zaskoczyło, to prace frontendowe zajęły bardzo dużo, bo zajęły 1600 godzin i to praktycznie było 5 miesięcy pracy dwóch osób. Ale to tak nawet fizycznie właśnie było 5 miesięcy, bo zaczynaliśmy to, nie wiem, chyba w kwietniu, tak, i jakoś do września, października kończyliśmy. Do tego trzeba też doliczyć przy takim dużym zespole około 30% czasu, tak jakby z całej puli tych wszystkich godzin, 30% dodatkowe to jest jeszcze na komunikację, czyli na te wszystkie spotkania, daily meetings, dema, podsumowania i też na pracę project managera, no, który przy takim dużym zespole nie ma co mówić, nie ma lekko i czasami musiał pracować po 12 albo 16 godzin, były takie dni. Dobra, i teraz tak na szybko kolejne etapy. Na początku mieliśmy takie makiety. Ars Tanea postanowiła w pewnym momencie, i to chyba była dobra decyzja, żeby nie robić makiet do wszystkich ekranów, tylko skorzystać z takich tam głównych sekcji, które tutaj mamy. Oni wolą pracować na grafice i na tej grafice dalej pracowaliśmy. Powstało łącznie 80 ekranów designu, 80 różnych wersji podstron. One też były zaprojektowane graficznie w wersjach responsive web design, czyli tam na mniejsze rozdzielczości. Jeśli chodzi o prace frontendowe, to tutaj zakodowaliśmy to korzystając po prostu z HTML, CSS, jQuery. Dosyć dużo pracy zajęło to, żeby ta strona działała tak samo fajnie na Androidzie, iPhone'ie i innych urządzeniach mobilnych. Było z tym trochę testów i poprawek. Jeśli chodzi o kodowanie, no to wykorzystaliśmy tutaj technologię Magento, jeszcze za chwilę o niej powiem więcej.
Ona bazuje na PHP, więc zespół to byli programiści PHP. Stosowaliśmy Gita z takim modelem branchowania Gitflow, że tam każda funkcja jest tworzona w osobnym branchu. Przy takim dużym zespole to fajnie działało, bo ludzie sobie nie wchodzili w paradę i mogli testować osobno różne rzeczy. No i stosowaliśmy Zend Coding Standards, to już taka bardzo techniczna uwaga. Bardzo nam zależało, żeby ten kod był fajny i też, żeby były w nim komentarze i robiliśmy code review. I wydaje nam się, że całkiem fajny efekt się udało uzyskać, który będzie można łatwo utrzymywać dalej. Następny punkt to jest o wydajności, tak, bo bardzo się baliśmy tego projektu pod względem wydajnościowym. Pierwsza wersja CDP po uruchomieniu miała tam drobne problemy związane z tym, że nikt nie liczył, że będzie to taki sukces. No i baliśmy się, żeby nas takie problemy też nie zaskoczyły i takim naszym celem od początku było to, że ten serwis nigdy nie padnie. No i żeby tak się stało, postanowiliśmy ułożyć sobie taki zbiór 11 przykazań, które programiści będą stosowali na bieżąco w pracy dzień po dniu, żeby ten serwis na końcu był gotowy pod wysoką skalowalność. Tu są wypisane te zasady, że będziemy tam przygotowywać kod pod to, żeby działał z replikacją bazy danych, żeby używać silnika wyszukiwania SOL, żeby używać Varnisha, żeby strona, na przykład każda pojedyncza strona nie ładowała się dłużej niż jedna sekunda. Słucham? To nie jest istotne, chodzi o czas generowania się. Chodzi o czas generowania się po stronie serwera strony. Więc tutaj sobie żeśmy takie zasady wyznaczyli, no i każda nowa osoba, która dochodziła do zespołu programistów, dostawała te zasady i później jak robiliśmy code review, to sprawdzaliśmy, czy one są zachowane. Ja bardzo wierzę w takie krótkie checklisty, bo spisywanie jakichś długich procedur, coding standards i innych mechanizmów, jak wiem, że inne firmy tak robią, ale to się nie sprawdza, bo ludzie nie są w stanie tak dużo rzeczy zapamiętać, mieć w pamięci na bieżąco. Krótka lista zawsze jest spoko i ta lista się faktycznie sprawdziła. Czy optymalizowaliśmy ten serwis od samego początku? Nie, nie optymalizowaliśmy go od samego początku, bo to często prowadzi do różnych powikłań, które się kończą potem trudnym do utrzymania kodem i tak dalej. Tak naprawdę poświęciliśmy około 1,5 miesiąca pracy dwóch osób, które się skupiły tak gdzieś w 2/3 projektu nad tym, żeby go bardzo dobrze zoptymalizować, przetestować. Robiliśmy testy wydajnościowe, korzystając z takiego narzędzia JMeter, tu jest taki wykresik. Próbowaliśmy sprawdzić, ilu użytkowników jednocześnie ten serwis wytrzyma, też żeby zwymiarować, ile tam ma być serwerów, jaka ma być infrastruktura hostingowa. No i to robiliśmy właśnie tak 1/3 czasu przed uruchomieniem, żeby w razie czego móc jeszcze coś zrobić. Oprócz tego wykonywaliśmy oczywiście testy funkcjonalne, no to na bieżąco. Testy UAT, czyli User Acceptance Test z klientem, były wykonywane też w miarę na bieżąco, ale takie intensywne to powiedzmy były tam takie 3 tygodnie, gdzie bardzo mocno się skupiliśmy na tych testach. Wykonywaliśmy też testy bezpieczeństwa, no i dużo tych testów, tak, bardzo dużo czasu poświęciliśmy na testy. Tak jak wspomniałem, jako platforma została wybrana tutaj platforma Magento. To jest open source'owy silnik e-commerce, który jest bardzo popularny, obecnie jest na nim uruchomionych ponad 200 tysięcy sklepów. On jest dostępny w 2 wersjach, Enterprise i Community. Enterprise to taka wersja płatna, gdzie dostajemy jeszcze support producenta, różne materiały dodatkowe. On ma też trochę więcej funkcji, a wersja Community to wersja dostępna na licencji OSL, open source'owej, którą każdy może sobie tak naprawdę wziąć i wykorzystać. Decyzja, żeby skorzystać z Magento, tak naprawdę była podyktowana dwoma głównymi powodami. Pierwszy to był taki, żeby wyrobić się na termin, bo wdrażanie platformy, która jest gotowa, no jednak zawsze jest trochę szybsze. Chociaż w tym Magento to tutaj zostało tak myślę z 30% nie więcej po tych wszystkich kustomizacjach, które zrobiliśmy. Natomiast drugi powód, chyba ważniejszy, to, żeby zapewnić takie bezpieczeństwo biznesowe, bo od samego początku założenie projektu było takie, że CDP docelowo samo chce rozwijać ten projekt i my też w Divante bardzo mocno w to wierzymy, że to jest jedyna słuszna droga dla firm, które chcą być potentantami w swojej branży. W pewnym momencie korzystanie z usług nawet najtańszej agencji
przestaje mieć sens, bo potrzebujemy bardzo dużo zmian, bardzo szybko. No i też często wiedza w zespole pozwala je zrobić lepiej. Więc postanowiliśmy skorzystać z narzędzia, które jest dość popularne wśród programistów, wśród firm deweloperskich, żeby strategia potem dalszego rozwoju była łatwa. Tak? Magento jest też o tyle fajne, że jest no, naprawdę dość dobrze zaprojektowane pod względem technologicznym i narzuca pewne swoje rozwiązania, wzorce projektowe inne, które sprawiają, że po prostu ten kod, który jest tworzony, jest by default łatwiejszy w utrzymaniu. To jest fajne. No Magento nie ma samych plusów, ma też minusy. Minusem, którego się tutaj obawialiśmy trochę, to była wydajność przy tak dużej bazie produktów. Natomiast udało się bez problemu tą wydajność zachować i ta baza jest gotowa do jeszcze skalowania kilka razy nawet w górę, dzięki wykorzystaniu między innymi silnika Sol, bazy MongoDB. Mam takie szczegóły, może jeszcze zdążę o tym powiedzieć za chwilę. To, co najwięcej czasu zajęło w czasie wdrożenia, to były tak naprawdę integracje i customowe funkcje. Customowe funkcje, czyli zrobione w dedykowany sposób dla tego sklepu. Z takich funkcji, które sobie tutaj wypisałem jako najważniejsze, było ich dużo więcej, ale to takie główne bloczki, to na pewno integracja z AX-em, czyli z systemem ERP, którego CDP używa do sprzedaży. No AX to niby gotowy system Microsoftu, ale jednak każda integracja wiąże się z dopasowaniami do procesów, które w firmie zachodzą. Też po stronie CDP były wymagane dosyć spore prace programistyczne w samym tym ERP-ie, żeby go dopasować do obsługi tak naprawdę retailowej sprzedaży w offline, bo nikt nie był do tego wcześniej przygotowany i to było bardzo duże wyzwanie. Druga funkcja to taki integration panel, czyli panel integracji, w którym tak naprawdę merdżujemy produkty od różnych dostawców. Założenie jest takie, że jeden produkt, jedną książkę, płytę, grę, cokolwiek może nam dostarczać wielu dostawców i w tym panelu możemy sobie te produkty, które w tych różnych feedach, w tych XML-ach, web serwisach, w różnych tam innych źródłach przychodzą, zmerdżować tak, żeby wyświetlić na stronie no coś, co jest jednym produktem i ten system w tle nam potem zasugeruje, o, gość kupił tam książkę, kompendium pięciolatka, to powinniśmy ją wysłać od tego dostawcy, bo będzie najtaniej, tak? Tam są takie algorytmy zaszyte. Zbudowanie tego wbrew pozorom nie było takie łatwe, zwłaszcza z tego powodu, że każdy dostawca treści, czyli tych opisów produktów, cen i stoków magazynowych ma zupełnie inne procedury odświeżania tych danych i to było ciężko zgrać, ale udało się koniec końców. Wykorzystaliśmy tutaj taką relacyjną bazę danych MongoDB, która jest takim bypassem dla bazy danych Magento, żeby jej nie zaśmiecać, to do tej bazy Mongo wrzucamy te wszystkie produkty, one są merdżowane i dopiero potem publikowane w sklepie. Następna ciekawa funkcja, która była dość trudna, to była półka, cyfrowa półka, na której wyświetlane są gry, audiobooki, wideo, cały content cyfrowy. Funkcja była o tyle trudna, no, że raz, że wymagała integracji z tymi wszystkimi dostawcami treści, co też nie jest takie trywialne, bo nie wiem, na przykład audioteka wymaga, nie wiem, tam watermarkowania plików, z kolei inny dostawca wymaga, żeby te pliki od niego pobierać, umieszczać na CDN-ie do pobrania i tak dalej. Tak, jest dużo takich różnych kruczków, które trzeba było w ramach tych integracji wdrożyć, no a koniec końców zaimplementować te wszystkie funkcje frontendowe dla usera, czyli pobieranie filmów, player, żeby się te filmy odtwarzały, też z obsługą DRM-a, żeby można było pobierać klucze licencyjne, na przykład taki smaczek, że jak ktoś zobaczy klucz, to nie może już dokonywać zwrotów. Dużo takich różnych mechanizmów jest pod maską, także ta funkcja stała się całkiem rozbudowana. Magento standardowo obsługuje co prawda content cyfrowy, ale ta obsługa jest tak bardzo uproszczona, że musieliśmy to napisać w 100% od zera. Darek też wspominał, albo Michał, o tym, że wymaganiem było to, żeby strona główna była inna, oryginalna, tak samo karta produktu. Zrobiliśmy taki mechanizm, który się nazywa Shop in Shop, tak, za pomocą którego można modyfikować te kafelki na stronie głównej. Można je też modyfikować pod
urządzenia mobilne, czyli każdy może mieć kilka wersji. I ten bloczek z tymi kafelkami można wstawiać w różnych miejscach w serwisie, zrobić sobie można za pomocą niego taką stronę, na przykład o Wiedźminie, tak, albo stronę główną, no różne rzeczy, też całkiem fajna funkcja. Było tych funkcji jeszcze więcej, ale nie będę wszystkich omawiał, bo to myślę, że was zanudzi. Tutaj mam integrację, wypisałem sobie te wszystkie integracje, żeby tak samemu sobie zobaczyć, że jest ich dużo, no jest ich faktycznie dużo. System ERP, dostawcy produktów offline'owych, cyfrowych, metody dostawy, w tym takie ciekawe metody jak ekspres kurierzy, czyli dostawa tego samego dnia, gdzie tam trzeba sprawdzać na przykład kod pocztowy, takie tam szczegóły, czy to jest dostępne. No i systemy płatności, w tym bitcoiny. I teraz taki fajny slajd z serwerkami. No bo tutaj wymaganiem cały czas z tyłu głowy ta wysoka wydajność, ale też wysoka dostępność. Każda godzina, kiedy ten sklep by miał nie działać, no to są wymierne straty, więc postanowiliśmy tutaj na infrastrukturę, która jest zaprojektowana w takim modelu high availability, czyli wysoka dostępność, czyli każdy jej element tak naprawdę jest zduplikowany. Jest model 2N, czyli każdy serwer fizyczny, tak, jest tam zduplikowany, że w razie jakby się zepsuł, to drugi może przejąć jego rolę. Zastosowaliśmy tutaj wirtualizację, dzięki której łatwiej się tą infrastrukturą zarządza, ona się dosyć mocno rozrosła, a tak naprawdę każda z tych warstw, czyli serwery aplikacji, proxy, bazy danych, plików statycznych, może być jeszcze skalowana dalej poziomo w razie jakby ten ruch jeszcze rósł. Z takich ciekawszych rozwiązań, to zastosowaliśmy tutaj bardzo fajny system New Relic, który służy do monitorowania i optymalizacji wydajności serwisu w czasie rzeczywistym. Tam na bieżąco widać, z czym są problemy i można podejmować jakieś kroki, żeby to zoptymalizować. Wykorzystaliśmy też takie narzędzia jak Redis, MongoDB, Solr. Nie będę o nich więcej mówił, bo są już bardzo techniczne, a w razie czego to w pytaniach chętnie opowiem więcej. I ostatni punkt SLA. Wysoka wydajność i dostępność, wysoką wydajnością i dostępnością, ale żeby było to faktycznie, żeby to faktycznie działało, to muszą stać za tym jakieś procedury i być to egzekwowalne. Mamy w Divante coś takiego, co się nazywa grupa uderzeniowa. To jest grupa, czy grupy trzech administratorów, którzy pełnią dyżury nad danymi serwisami, żeby zapewnić im wysoką dostępność, czyli reagują na wszystkie zgłoszenia z monitoringu, ewentualne zgłoszenia od klientów, ale one są rzadko, bo raczej monitoring wychwytuje wszystkie awarie. I ta grupa uderzeniowa jest o tyle śmieszna, że też my mamy dużo rzeczy w Divante tak wymyślonych na zasadzie, że coś wydawało nam się fajne i też to wdrożyliśmy, tak podobnie jak w CDP, że o, fajne, to wdrożymy. I kiedyś jechałem sobie samochodem i to było po awarii jednego z serwisów naszych klientów i tak sobie pomyślałem, kurde, ale głupio, że ten serwis nie działał, nie może nam się to już nigdy powtórzyć. To było chyba z 2 lata temu. I wpadłem na pomysł, żeby zrobić taką grupę uderzeniową, która działa trochę na takiej zasadzie jak komandosi, tak, czyli jest taka elitarna, trzeba zdać egzamin, żeby się do niej dostać. Tutaj chłopaki mają takie dyplomy, bo zdali egzamin teoretyczny i praktyczny. W praktycznym egzaminie są symulowane awarie i muszą je naprawiać na czas. I ta grupa tak fajnie działa, bo jak się w niej jest, to się dostaje jakąś tam premię, natomiast jak zawali się SLA w którymś serwisie, to cała grupa jej nie zostaje. Czyli jest taka zbiorowa odpowiedzialność, trochę jak w wojsku się pompki robi, tak jak ktoś się spóźni. No, w sumie tylko jeden raz musieliśmy w całej historii zastosować taką restrykcję, bo działa to naprawdę fajnie i mamy tutaj czasy naprawy błędów poniżej 1 godziny w tym konkretnym projekcie. No i faktycznie są dowożone, tak, są zachowywane, więc z tego też się cieszymy. To chyba tyle tak naprawdę. Jakby ktoś chciał tą prezentację na maila, bo ona jest dosyć długa, to proszę, żeby napisał do mnie, to jest adres, to chętnie prześlę. Na pytania to pewnie zaraz będzie jeszcze czas, nie? Dobra, dzięki.